Mam taką teorię swoją odnośnie bycia zmotywowanym. Jeżeli się trzeba do czegoś motywować, to znaczy, że jest złe środowisko. Bo to środowisko powinno motywować. A rozwijając temat, jeżeli chcesz coś zacząć robić, to po prostu zacznij to robić. Jeżeli chcesz coś zmienić, to zrób pierwszy krok do tej zmiany. Ale jak potem zostać zmotywowanym? Potem trzeba być otoczonym ludźmi i rzeczami, które nie będą nam w tym przeszkadzały. Wprowadzenie każdej zmiany będzie się wiązało z ciężką pracą i to jest normalne. Natomiast wyobraźcie sobie taki przykład. Ktoś przez całe życie nie stosował metody Inbox Zero w ogóle. Nagle dochodzi do wniosku, dobra, mam ochotę stosować, zaczynam. No to po pierwsze, żeby mu się w ogóle kiedykolwiek udało, musi zacząć. Czyli potrzebna jest ta akcja. A potem? No potem raczej mu będzie ciężko wytrwać, jeżeli się otoczy ludźmi, którzy mu będą mówili Inbox Zero, to jest dramat, to jest bez sensu, to ci się nie uda, to jest za trudne. Jeżeli ta osoba żyje w takim środowisku, to będzie musiała to środowisko zmienić. Będzie musiała się otoczyć takimi ludźmi, którzy będą raczej zachęcali tę osobę do działania. Zachęcali do stosowania Inbox Zero, do przekraczania swoich ograniczeń. Nie ma czegoś takiego jak sztuczna motywacja. Albo się jest w motywującym środowisku, albo nie. Jeżeli nie, no to po prostu trzeba to środowisko zmienić. Dlatego jeżeli jesteś menedżerem, to nie trać czasu na czytanie poradników w stylu jak motywować zespół, jak motywować swoich pracowników, bo to nic nie da. Jeżeli oni potrzebują motywacji, to znaczy, że trzeba zmienić środowisko ich pracy. To znaczy, że trzeba w firmie pozmieniać procesy. Trzeba tak usprawnić pracę, żeby mieli może więcej czasu. I sami się zmotywują, jak tylko środowisko zacznie być motywujące. I zmian na vlogu ciąg dalszy będzie. Rezygnuję z 3 odcinków tygodniowo, będą 2. Wtorek, piątek. To dlatego, że statystyki oglądalności tych sobotnich odcinków to po prostu jest taki dramat. No tak będą 2 odcinki, może troszkę dłuższe, ale 2. O. Dzisiaj niedziela 4 czerwca w Podkowie Leśnej jest referendum, w którym mamy zadecydować, czy chcemy zostać wcieleni do Warszawy, czy nie. No więc nie chcemy. Podkowa ma zostać niezależna i ma dobrowolnie sobie współpracować z Warszawą. O! Zagłosowane! Dzisiaj wyjątkowo muszę popracować trochę w studio nad ostatnimi szlifami. Przy nagraniach płyty Painting. Całe szczęście nie ja to będę miksował, bo już mam dosyć miksowania własnej muzyki. No ale jeszcze parę rzeczy tutaj muszę pododawać, między innymi nasz klawiszowiec sobie zażyczył dzwony w różnych miejscach, takie kościelne, takie pum. No i to właśnie będę dzisiaj dodawał. Materiały do pracy.
kolorowa klawiatura do Pro Toolsa, masło orzechowe bio. No i jedziemy. 6,5 km. I tuż przed siódmą, za 10:07, w poniedziałek. Mam taki cel na ten tydzień, albo na parę tygodni. Taki cel, żeby się przestać przejmować tym, że chodzę po mieście i gadam do kamery. Bo jednak to jest wciąż dla mnie mało komfortowe. No to w tym tygodniu i w następnym sobie nad tym trochę popracuję. Także podsumowując kwestię motywowania się, albo motywowania pracowników, zamiast się zastanawiać, jak ludzi motywować, wystarczy stworzyć im motywujące środowisko. Takie, w którym sami się będą motywowali, które będzie dla nich motywujące. A co to jest? No to jest trochę trudniejsze pytanie. I o tym będzie w przyszłości na vlogu też na pewno. Na razie. Miłego dnia. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek i puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem, na każdy odpowiem. Trzymaj się!